witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Karoliny. Ja jestem Kordian, a dzisiaj odpowiem na parę pytań zadanych właśnie przez Karolinę na potrzeby tego filmu. W ogóle też śmieszna sytuacja, ponieważ ten film miał się pojawić jakoś w zeszłym miesiącu, albo i nawet dwa miesiące temu, tylko po prostu no moje lenistwo, moje zaniedbania doprowadziły do tego, że no troszeczkę sobie o tym zapomniałem. Wystawiłem Karolinę i ten film się nie pojawił, ale w końcu się ogarnąłem i ten film nagrywam, więc w komentarzu możecie napisać jotka, żeby powiedzieć, że jestem głupi, nie? No, więc generalnie mam przygotowane pytania, które zadała mi Karolina i w dzisiejszym filmie na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Jeszcze zanim zaczniemy, proszę was, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, no i jeżeli ktoś nie subskrybuje, to żebyście zostawili suba właśnie Karolinie, bo ona na to bardzo zasługuje, nie to co ja, że dwa miesiące ten film nagrywam, Boże. Pierwsze pytanie, kto cię zainspirował, by nagrywać na YouTube? Generalnie, jeżeli chodzi o moją historię z całym nagrywaniem na YouTubie, to rozpoczęła się tak, że dosyć chyba wcześniej, jak na mój wiek, ponieważ nagrywać zacząłem w wieku 10 lat, generalnie zaczęło się wszystko w ten sposób, że dosyć późno założyli mi internet, też jak miałem właśnie 10 lat i wtedy zacząłem odkrywać cały świat YouTube'a. Wtedy dużo oglądałem Magdaleny Marii Moniki, SKKF-a, chyba wtedy jeszcze był Mandzio Blołek i czekajcie, jeszcze taki jeden gościu z Kanciastej Doliny. Już nie pamiętam, CTSG właśnie, oglądałem właśnie, tą, można powiedzieć, całą gwardię YouTube'a i bardzo mi się to podobało. Potem tam jeszcze doszedł Rezi i tak dalej, ale bardzo mi się podobała twórczość Madzi, bardzo podobała mi się twórczość CTSG, był jeszcze wtedy Minecraft Polska, tyle świetnych kanałów, których teraz nie ma, po prostu są martwe. No i miałem takiego ziomka w klasie, który nazywa się Adrian. Adrian dalej ze mną do klasy chodzi, tak, byliśmy razem w zerówce, w podstawówce, w gimnazjum, nie? W technikum również razem jesteśmy. No i wtedy tak mówię mu, jak graliśmy w Sky Pyramid, mówię mu, ej stary, ponagrałbym sobie coś na YouTube, bo w sumie spoko opcja. No to on powiedział, dobra stary, to powiem ci, jak to wszystko pozakładać, jak to porobić, żeby to faktycznie zrobić. No i wtedy akurat zacząłem nagrywać. 13 grudnia 2012 roku założyłem swój kanał, a 14 grudnia wstawiłem swój pierwszy film. Tych filmów niestety nie ma. No ale to w sumie nieważne. Więc do nagrywania zainspirowała mnie Madzia, CTSG, Husiek, no te stare legendy YouTube'a, że tak można powiedzieć. Chyba jestem jedyną, może nie jedyną, ale już pomału jestem z tych pierwszych osób, które nie inspirowały się na pewno JJ Jokerem. I raczej nie chciałyby się inspirować JJ Jokerem. Drugie pytanie, ile miałeś kanałów na YouTube? Ojej, ja chyba miałem najwięcej kanałów na YouTube spośród swoich znajomych. Mój pierwszy kanał nazywał się chyba Kordik.pl, drugi to był Xkordik, drugi to był Vkordik, trzeci to był Xkordik i to był najlepszy kanał, jeżeli chodzi o Kordik. Potem zniknąłem całkowicie z internetu na rok, wróciłem jako Kordeł, ale potem też kanał usunąłem i zmieniłem na kanał Kordeł, czyli w sumie miałem 5 kanałów. Oczywiście tam w międzyczasie wpadały inne kanały, które miały się zajmować czymś innym, ale na te kanały nie zwracam uwagi. Miałem 5 kanałów, 5 razy próbowałem coś zrobić na YouTubie i dopiero teraz mi coś wychodzi, więc wow, nice, zajebiście. Trzecie pytanie, jak poznałeś Kamila Nalepę? Jeżeli chodzi o poznanie Kamila Nalepę, to dosyć śmiesznie, ponieważ poznaliśmy się 2 lata temu i wtedy szukałem grafika. Chciałem, żeby ktoś zrobił mi baner, taki zajebiście dobry baner, jaki ja bym chciał, i znalazłem Kamila. Chyba Kamil do mnie na live'a przyszedł czy coś i tak patrzę, wow, Kamil Nalepa. On się Waster wtedy nazywał, dalej się nazywa. I patrzę, wow, to jest grafik. I zamówiłem od niego grafiki. I tak nasza jakby znajomość, przyjaźń się rozpoczęła na dobre i jeszcze się nie pożarliśmy przez te całe 2 lata, więc to jest wow, kosmos, ale tak, szukałem grafika. Czwarte pytanie, jaka jest moja ulubiona gra? Aktualnie w sumie nie gram w żadne gry, w sensie nie gram w żadne gry. Gram w troszeczkę gierek, tak? Gram w Minecrafta na streamach, prywatnie gram jeszcze w CSa City Skylines i ostatnio zacząłem grać w Among Us. Jednakże nie mam takiej konkretnie ulubionej giery, ponieważ każda gra mi się po jakimś czasie nudzi, więc moja ulubiona gra, nie wiem, mógłbym powiedzieć, że Minecraft, bo w Minecrafta gram już od 8 lat cały czas i jeszcze ta gra mi się w ogóle nie znudziła, że miałem takie, nie będę w to grał, ani razu nie miałem jeszcze takiego zwątpienia w Minecrafta, więc w sumie mógłbym się opowiedzieć, że Minecraft jest moją ulubioną grą, ale nie odczuwam tego tak faktycznie, żeby to była moja ulubiona gra. Więc taka ulubiona gra na pewno nie, sentymentalna Minecraft, o, tak to mogę posegregować, więc ja ulubionej gry nie mam. Piąte pytanie, czy rodzina wspiera cię w tym, co robisz na YouTube? Generalnie trochę dziwne pytanie, bo moi rodzice jakby wiedzą o tym wszystkim. Z rodziny chyba kuzynka wie, jeżeli możemy tak, tak powiedzieć o dalszą rodzinę czy coś.
nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No nie stoją za mną i nie kibicują, że tak uda ci się. Generalnie na luzie. Każdy się interesuje czymś innym i od czasu do czasu się zapytają: ej, robisz tam coś jeszcze? Ja w sumie powiem, że tak i a, spoko, dobra, nie ma problemu. I w sumie na tym się kończy, więc mam taki luz psychiczny, mogę sobie działać po swojemu i nikt mi nie wchodzi w grę, albo nie mam takiego problemu, że ktoś mi aż za bardzo kibicuje, że mi się dopiero wtedy odechciewa. Więc nie. Wspierają. Pewnie wspierają, ale tego nie okazują, więc bardzo im dziękuję. Bardzo nie lubię, jak ktoś okazuje jakiekolwiek uczucia wobec mnie, bo to mnie tak peszy. I demotywuje. Please, nie róbcie tak. Szóste pytanie. Czy lubisz nagrywać na YouTube? Generalnie, jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube, gdybym tego nie lubiał, to bym nie nagrywał. I mogą pojawić się jakiekolwiek tam powiedzonka, że a, on nagrywa dla pieniędzy, on to wszystko robi dla pieniędzy. Gdyby nie było pieniędzy, to by nie siedział. Nie. No, wiecie, ile zarobiłem podczas mojego YouTube'owania? Totalne zero. Ja sobie siedzę for fun, gram w Minecrafta, drę mordę do mikrofonu i jest zajebiście. W sensie już kiedyś drę mordę do mikrofonu. Ale siedzę sobie, gadam z widzami na live'ach, to jest kurde zajebiste. 6 minut dopiero nagrywam, myślę, że 6 minut zostało. Dobra, nieważne. Lubię, bardzo lubię. Gdybym nie lubił, nie lubiał, to bym nie nagrywał. Serio, nie lubię się do czegoś zmuszać. No. Miałem wiele przebłysków w swoim życiu, że trenowałem piłkę nożną, ale przez miesiąc. Trenowałem coś tam jeszcze też przez miesiąc i mi się znudziło. Jakby YouTube to jest chyba jedyna rzecz, którą ciągnę od początku do końca z drobnymi przerwami. Bo wiadomo, jak mi się nie chce nagrywać, to nie nagrywam. Albo po prostu nie zajmuję się YouTube'em, bo jeszcze kiedyś działałem na YouTubie od wielu płaszczyzn, nie tylko od YouTubera, tylko jeszcze od kościa, który odpowiada za filmy. Między innymi od Doktorsowi kiedyś film montowałem przez jakiś okres czasu i generalnie wtedy też nie nagrywałem na YouTube'a, bo nie miałem czasu na swój kanał, bo jeszcze była szkoła, ale tak, lubię całego YouTube'a, tworzyć to wszystko, nagrywać, być częścią, jak najbardziej zajebista sprawa. Siódme pytanie, jaki YouTuber jest twoim najulubieńszym? Nie mam takiego YouTubera. Kiedyś jak byłem młodszy, miałem tonę ulubionych YouTuberów, jednakże z czasem jak zacząłem poznawać dokładnie całe środowisko, czyli jak montowałem Doktorsowi filmy, wtedy poznałem bardzo dużo osób związanych z YouTube'em tak prywatnie. I szczerze odechciało mi się po zakończeniu współpracy z Doknesem, odechciało mi się mieć jakiegokolwiek kontaktu z takimi sławami YouTube'owymi, przestałem te osoby oglądać. Nie mam ulubionego YouTubera, serio, nie oglądam żadnego YouTubera, a jeżeli oglądam, to oglądam tylko kanały polityczne, popularno-naukowe i jeszcze tam jakieś, a chociaż w sumie nie, Gimpera lubię oglądać, ale to tylko Overwatche. Nie mam ulubionego YouTubera. Bo w ogóle YouTube'a nie oglądam, szczerze, więcej czasu spędzam na TikToku, bo wydaje mi się, że TikTok jest bardziej taki dynamiczny, w sensie więcej zobaczę nowych filmów w ciągu 10 minut na TikToku niż na YouTubie, więc może dlatego, ale nie mam ulubionego YouTubera, nie. Od pewnego czasu nie mam w ogóle, w ogóle też inaczej patrzę na tych ludzi, więc nie. Ósme pytanie, czy myślałeś kiedyś, że będziesz miał to, co masz na YouTube? Nie. Zawsze do wszystkiego podchodziłem tak for fun, mam totalnie wywalone. Czy jak jutro wstawię film, będę miał 10 wyświetleń, czy jak pojutrze wstawię film, będę miał 10 milionów wyświetleń, nie mam to totalnie wywalone, bo robię to for fun. Myślę, że jakbym maksował YouTube'a, to bym obstawiał, o, za 2 tygodnie wbiję 10 tysięcy subów, nie. Wywalone, po prostu, jakby na luzie do tego podchodzę i wow, to co teraz mam, to jest dla mnie bardzo dużo i też mnie czasami szokuje takie zdanie. Czasami się pojawia, jak sobie robię streamy, ja jestem w ogóle w szoku, że ktoś moje streamy ogląda, że chce mu się, jak to ja uznaję, marnować czas na moje streamy. Mam tam po 10-15 osób, to jest dla mnie wow, szacun dla każdej osoby, że sobie siedzi, że mnie ogląda, to jest dla mnie dużo, a ktoś przychodzi i mówi, ale ty masz mało osób na live, to mam ochotę wstać, tak go wyjąć przez monitor, walnąć go o ścianę i obić go drzwiami. Bo to jest dużo. Może jakieś moje podtwisty, historie dziwne. 9. pytanie. Jaka jest twoja pasja poza YouTube'em? Boże, nie wiem, szczerze, nie wiem, jakby pasji nie mam takiej konkretnej żadnej. Mam jakieś poboczne zainteresowania, ale nie interesuję się tymi zainteresowaniami tak mocno, żeby można było nazwać to pasją. Jakby interesuję się trochę kompami, uczę się na informatyka w tym kierunku, ale
Jest to spoko, ale nie na tyle, żeby to było moją pasją, bo to będzie moja praca. Oglądam sobie ostatnio mecze piłkarskie. Coś mi ostatnio zajarała piłka nożna, żeby tak wszystko oglądać i śledzić na bieżąco, ale to nie jest moja pasja, bo omijam niektóre mecze. Lubię gotować, ale to też nie jest moja pasja, bo coś muszę jeść. Więc generalnie takiej pasji nie mam. Chyba, że denerwować ludzi. To jest moja pasja. I 10. pytanie. Jakie jest twoje największe marzenie? Moi drodzy, ludzie mają różne marzenia. Jeden człowiek chce być władcą całego świata. Drugi człowiek chce być, nie wiem, najbogatszy na świecie. Jeden chce mieć największy dom. To są ludzkie marzenia. A ja mam takie jedno marzenie. Ja jestem prostym człowiekiem, mam proste marzenie, nawet tanie. Chciałem kiedyś mieć Chevroleta Camaro i w sumie to jest dosyć do zrealizowania, żeby kiedyś takim Chevroletem, takim Chevroletem jeździć na co dzień. Po prostu chcę mieć samochód, chcę mieć Chevroleta Camaro i wiem, że to jest realne marzenie, ponieważ to takiego fajnego Chevroleta już kupicie od 50 tysięcy w górę. Jak zaczniecie zarabiać, pójdziecie do pracy, to zrozumiecie, że te 50 tysięcy to jednak są takie, to nie są duże pieniądze, ok? Dla osoby pracującej, nawet tam jeżeli macie te 4 tysiące na rękę, 50 tysięcy to nie jest dużo i spokojnie możecie sobie pozwolić na większe wydatki. No chyba, że macie inne wydatki, to jest dużo. Ale moim największym marzeniem jest konkretnie posiadanie Chevroleta Camaro. Wiem, że to marzenie na pewno zrealizuję do 25 roku życia, czy to za pieniądze z YouTube'a, jak jeżeli kiedyś będą, czy to nie wiem, za pieniądze z pracy, czy z jakimś kredytem. Nieważne, ma być. Pewnie się zapytacie, jaki silnik, jakie kunie, po prostu Camaro. Może to być 2.0, może to być 1.0, może to być Camaro w gazie, ma być Camaro. Nie jarają mnie jakieś duże silniki, nie wiem, 6.0, V8, ma być Camaro, ma być buda Camaro, ma być napis Camaro, to jest moje marzenie. Prostym człowiekiem jestem, mam proste marzenia. I to tyle w tym filmie. Ja się żegnam z moim kolanem, jeżeli film się wam spodobał, no to zostawcie łapkę w górę standardowo dla Karoliny, bo się jak ktoś mi powie, że Karolina nie postarała się z tym filmem, to wyciągnę go przez monitor, wywalę o ścianę i jeszcze go skopię drzwiami. Tylko dlatego, że się bardzo starała, bo się męczyła za 2 miesiące, żeby ten film nagrał. To było na tyle, trzymajcie się. Łokieto, kolano, nie wiem, czy tam się można jeszcze pożegnać, zrobię obrót. A nie, bo w mikrofon przywalę. Trzymajcie się i siema, yo, cześć, papa, siema, nero, selavi, a nie selavi, co znaczy selavi? Selavi. To jest właśnie Sela. A kij z tym! Siema, yo!